Uczył tylko przez 3,5 roku, ale to, co powiedział, w ciągu jednego pokolenia zmieniło świat. Teraz, 2000 lat później, na całym świecie są miliardy jego naśladowców. Jednak obecne chrześcijaństwo ma niewiele wspólnego z nauczaniem Jezusa. Proroctwa zapowiadały, że tak się stanie. Około roku 91. Wyspa Więzienie, Patmos. Apokalipsa. Oblubienica, bestia i Babilon. W ostatniej księdze Biblii, Apokalipsie, apostoł Jan otrzymał wizję wielkiego boju pomiędzy dobrem i złem. Jest to proroctwo, które mówi o wojnie toczącej się od zarania dziejów za kulisami naszego świata. Jego wyjaśnienie przez wieki było spowite tajemnicą, aż do teraz. I ukazał się na niebie wielki znak. Kobieta odziana w słońce, a księżyc pod jej stopami, a na jej głowie była korona z 12 gwiazd. I była brzemienna, i w bólach porodowych krzyczała, i męczyła się, aby porodzić. I ukazał się drugi znak na niebie, a oto wielki rudy smok. A smok stanął przed kobietą, która miała urodzić, aby pożreć jej dziecię, skoro tylko urodzi. Kobieta, dziecię i smok. Na pierwszy rzut oka może to wyglądać jak przepis na przerażającą baśń. W rzeczywistości te niepokojące sceny, których właśnie byłeś świadkiem, są częścią prawdziwego i potężnego proroctwa, które prawie 2000 lat temu otrzymał apostoł Jan. Co mówi to proroctwo, zapisane w 12 rozdziale Apokalipsy? Czy dotyczy ono wydarzeń, które miały miejsce 1000 lat temu? A może opisuje rzeczy, które wydarzą się w bliskiej przyszłości? Kogo reprezentuje kobieta, dziecię czy smok? Przyłącz się do nas w podróży do świata, które tylko niewielu miało okazję zobaczyć, ale którego wszyscy jesteśmy częścią. Kobieta w Biblii bardzo wyraźnie symbolizuje Kościół, lud Boży. Widzimy to w Starym Testamencie. Widzimy również w Nowym. Zastanówmy się nad czarnym charakterem występującym w tym proroctwie. Smokiem. I ukazał się drugi znak na niebie, i zrzucony został wielki smok ów wąż starodawny, którego nazywają diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Z czasem przywódcy Kościoła przyjęli królewskie szaty i pełne przepychu ceremonie, stanowiące część pogańskich rytuałów, i zastąpili nimi proste przekazania dane przez Boga. Do swojej nauki wprowadzili przesądy i ludzkie tradycje. Kościół chrześcijański miał nawracać pogański świat, ale zamiast tego to poganie nawracali świat. Nowotestamentowe dokumenty pokazują nam, jak Kościół wyglądał w tamtym czasie. Możemy przyrównać go do pociągu, który w II wieku wjeżdża w długi, ciemny tunel i wyjeżdża z niego w wieku IV.
Jednak wyłaniający się pociąg jest całkowicie inny niż ten, który tam wjeżdżał. Pytasz wtedy, co się stało? Nie czyń sobie obrazu rytego, ani żadnego podobieństwa tych rzeczy, które są na niebie w górze i które na ziemi nisko i które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył. Około 300 lat po Chrystusie Kościół zaczął odchodzić od kolejnych przykazań dekalogu, a szczególnie od przykazania czwartego, które wymaga od wierzących, aby upamiętniali siódmy dzień tygodnia jako szabat. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelkie twoje prace, ale siódmy dzień jest szabatem Pana Boga twojego. Kiedy Żydzi walczyli przeciwko Rzymowi, to co było parasolem bezpieczeństwa nad judaizmem, dla chrześcijaństwa stało się piorunochronem. Chrześcijanie byli wyobcowani wśród Żydów. Żydzi ich prześladowali, dlatego chrześcijanie starali się od nich zdystansować. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, bowiem oni uważają, że będą wysłuchani z powodu swojej wielomówności. Zdeprawowani przywódcy Kościoła wiedzieli, że aby utrzymać trwałą kontrolę nad ludem, muszą oddzielić go od jedynej rzeczy, która mogła ujawnić ich oszustwo – Pisma Świętego. Początkowo Biblia nie była ukrywana przed ludźmi. Wszyscy mieli do niej dostęp. Ale kiedy ludzie dostrzegli różnice, zaczęli kwestionować autorytet duchowieństwa. Z biegiem czasu sprawiono, aby Biblia przestała być dostępna dla wszystkich wierzących. Tak więc przez 1000 lat, od V do XV wieku, nauczano, że tylko duchowni mają wystarczające kwalifikacje do tego, żeby objaśniać święte teksty. Zwykłym ludziom wmawiano, że bez pomocy księdza nigdy nie zrozumieją Pisma Świętego. W wyniku tego niebezpiecznego zwiedzenia laikat pozostawał w ciemności. W międzyczasie widzialny Kościół, kiedyś biblijny bastion prawdy, stał się zepsutą organizacją polityczną przebraną w spirytualistyczne ceremonie. To tragiczne, jak w ciągu kilku wieków wspaniałe światło, które jaśniało od oblubienicy Chrystusa, zostało przysłonięte przez pogańskie tradycje. Na horyzoncie pojawiła się zupełnie inna kobieta, która miała zająć swe miejsce. I widziałem kobietę siedzącą na szkarłatnym zwierzęciu pełnym bluźnierczych imion, które miało 7 głów i 10 rogów. A owa kobieta ubrana była w purpurę i szkarłat i wyzłocona złotem i drogimi kamieniami i perłami, mając złoty kielich w swojej ręce pełen obrzydliwości i nieczystości swego wszeteczeństwa. A na jej czole było napisane imię Tajemnica, Babilon Wielki, Matka Wszetecznic i Obrzydliwości Ziemi. I widziałem kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusa, a widząc ją, zdziwiłem się wielce. W 17 rozdziale Apokalipsy Jan widzi kobietę, którą opisuje zupełnie inaczej niż tę z rozdziału 12. Kim jest ta spragniona krwi nierządnica i co to za dziwna bestia, na której siedzi? Jeśli jeszcze nie usiadłeś, to jest czas, żeby to zrobić, ponieważ to, co za chwilę usłyszysz, może wydać ci się szokujące. Proroctwo wskazuje również, że kobieta siedzi na bestii z 7 głowami i 10 rogami. Oczywiście są to symbole. Wyraźnie widać, że jest to samo zwierzę, które widzieliśmy walczące z kobietą w rozdziale 12, i to samo, które wzbudza szacunek całego świata w rozdziale 13. Co więc oznacza te 7 głów i 10 rogów? 7 głów to 7 gór, na których siedzi kobieta. A 10 rogów, które widziałaś, to 10 królów. Jest tylko jedno miasto na świecie, które znajduje się na 7 pagórkach, jedno ważne miasto, i jest nim Rzym. Tak więc większość interpretatorów Biblii nie ma wątpliwości, że kiedy Jan mówi o tej kobiecie, ma na myśli Rzym w dzisiejszych Włoszech. Widzimy tutaj powiązanie. 7 głów, 7 pagórków. Apokalipsa 12. 7 głów,
Apokalipsa 13, znowu siedem głów. Mamy tutaj pewną ciągłość. To w obrębie miasta Rzym, zwanego miastem siedmiu wzgórz, leży cały obszar państwa watykańskiego. Jest tylko jeden kościół, który jest jednocześnie niepodległym państwem i ma władzę polityczną. Watykan. 10 rogów reprezentuje 10 królestw, które ostatecznie powstały na tym terenie. 10 rogów reprezentuje Rzym, który rozpadł się na 10 mniejszych królestw. Mamy więc kościół, który posiada władzę polityczną, unię kościoła i państwa. Zajmujemy na tej ziemi miejsce Boga Wszechmogącego. Stawia to śmiertelnego człowieka na miejscu Boga, co stanowi ostateczną definicję bluźnierstwa. Wyjątkowe kolory ubrana jest wspomniana kobieta. Wymienione zostały tutaj specyficzne kolory. Nie ma bieli, ale barwy, które reprezentują dwie rzeczy. Władzę królewską oraz prostytucję. Są to kolory, które spotykamy w historii Kościoła chrześcijańskiego w ubiorach, jakie noszą księża. Nie tylko były to podstawowe kolory rzymskich cesarzy, ale jak mówi Encyklopedia Katolicka, fioletowy stanowi oficjalny kolor biskupów, a szkarłatny kardynałów. Dodatkowo widzimy, że oprócz fioletu i szkarłatu, nierządnica albo zdeprawowany kościół posiada ogromne ilości drogich kamieni. Biorąc pod uwagę niezliczoną ilość bogactwa w postaci złota, srebra i pereł, kościół rzymskokatolicki jest zdecydowanie najbogatszą instytucją religijną na ziemi. I widziałem kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusa. Historia ujawnia, że Kościół rzymski był najgorszym prześladowcą chrześcijan i Żydów na przestrzeni wieków. Historycy szacują, że ponad 50 milionów męczenników padło ofiarą inkwizycji i straszliwych prześladowań ze strony Kościoła. Mamy więc tutaj proroctwo wskazujące, że Kościół będzie zaangażowany w niewiarygodne prześladowania i tak właśnie się stało. Kościół stworzył z państwem legalny system znany jako inkwizycja. Dzięki niemu mógł przesłuchiwać ludzi, aby zmusić ich do wyparcia się wiary i porzucenia własnych przekonań, a także schwytać przywódców ruchu i zapobiec jego rozprzestrzenianiu się. Największą liczbę zgonów odnotowano wtedy, gdy Kościół prześladował tych, którzy się z nim nie zgadzali, a represje o tym samym natężeniu trwały przez całe średniowiecze. Lud, który chodzi w ciemności, zobaczy wielką światłość, a tym, którzy mieszkają w krainie cienia śmierci, zabłyśnie światłość. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Apokalipsa zapowiada również, że w ostatnich dniach pojawi się bardzo przekonująca podróbka prawdziwego Kościoła Bożego, która naraża na szwank prawdę Pisma Świętego. Jezus ostrzegał, że uda się jej oszukać prawie cały świat. Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić znaki i cuda, by, o ile to możliwe, zwieści wybranych. Wybierzcie sobie dziś, komu chcielibyście służyć. Przyjaciele, prześledziliśmy właśnie, jak wczesne chrześcijaństwo stopniowo przyjęło pogańskie obrzędy i tradycje w miejsce biblijnej prawdy. Jednak Bóg wzbudził wiernych mężczyzn i kobiety, którzy sprzeciwili się błędom całego imperium. Obecnie historia się powtarza. Już niedługo wszyscy będą musieli zdecydować, przyłączyć się do oblubienicy Chrystusa, czy pójść za babilońską bestią. Po której stronie staniesz? Biblia jest jasna, a dowody niezbite. Jednak decyzja należy do ciebie.